Nareszcie jesteś. Jarl cię oczekuje. I co się stało w strażnicy? Był tam smok? Nie ma co do tego wątpliwości. To był wielki wyczyn. Zasługujesz na miejsce w poczcie bohaterów Białej Grani. Ale musi być w tym coś więcej. Czy stało się coś dziwnego, gdy zginął smok? Więc to prawda. Siwobrodzi naprawdę cię wzywali. Mistrzowie Drogi Głosu żyją w odosobnieniu, wysoko na zboczach gardła świata. Podobno smocze dziecię jest obdarzone głosem, zdolnością koncentrowania energii życiowej w tuum, albo krzyk. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, mogą nauczyć cię korzystania z tego daru. To głos siwobrodych, wzywających cię na wysoki Hrodgar. Coś takiego nie miało miejsca od wieków, co najmniej. Od kiedy sam Tiber Septim został wezwany, kiedy był jeszcze Talosem z Atmory. Hrodgarze, uspokój się. Co ten cały norski nonsens ma wspólnego z naszym gościem? Jest silny, to prawda. Ale nie widzę żadnych oznak świadczących o tym, by miał być, jak mówią, smoczym dziecięciem. Norskie bzdury? Ty nadęty ignorancie. To nasze święte tradycje, wywodzące się z czasów pierwszego cesarstwa. Hrodgar, nie bądź taki surowy dla Avenciego. Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Niestety nie. W mojej pracy rzadko mam okazję posmakować takich przygód. Może kiedyś jakiś bohater sprowadzi jednego do smoczej przystani, jak kiedyś Olaf Jednooki. To by dopiero była ciekawa rozmowa. Chcesz się uczyć, prawda? Obawiam się, że nie jestem najlepszym nauczycielem, ale możesz spróbować w Akademii w Zimowej Twierdzy. Wyrażę się jasno, by było ci łatwo zrozumieć. Doradzam Jarlowi w sprawach magii. Jeśli w okolicy pojawi się zagrożenie lub zjawisko natury magicznej, zostaję wezwany, by je objaśnić i doradzić najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie. Nazwisko Dzieciąt Wojny jest przedmiotem legend. O walecznych czynach przedstawicieli tego rodu śpiewa się pieśni i rozprawia się o nich już od setek pokoleń. Za klan Dzieciąt Wojny! Wykrzykują w miodosytniach. Pierwsi ruszają do bitki i ostatni kończą napitki. Przyjaciele, oto straszliwa prawda. Jesteśmy dziećmi człowieka. Talos jest prawdziwym bogiem ludzi. Opuścił świat doczesny, by władać królestwem duchowym. Tej idei nie mogą pojąć elfi władcy. Dzielić z nami niebiosa, z ludźmi! Ha! Ledwie tolerują naszą obecność na ziemi. Dziś odebrali waszą wiarę. A co się stanie jutro? Co wtedy? Czy elfy odbiorą wasze domy, wasze interesy, wasze dzieci, wasze życia? Za szczytem. Ta grupa, rodzina, banda. Nigdy nie byłam częścią czegoś tak wspaniałego. Najstarsza grupa wojowników w Skyrim. Okrywają się chwałą od czasów Isgramora aż do dzisiaj. Zostać zaliczoną w ich szeregi? To jak zyskać nieśmiertelność. Nawet jeśli nie ujrzę nigdy Sovngardu, będę miała choć tyle. Żeby nie odpowiadać na durne pytania idiotów. To, że tak szybko cię przyjęto, nie oznacza, że pomogę ci w szybszym awansie. Walcz dobrze. Nie zachowuj się po prostacku i wszystko będzie dobrze. Nie potrzebujesz mojej pomocy. Podobnie jak większość z nas, tę rodzinę znalazłem po straceniu własnej. Przemierzyłem tę krainę wzdłuż i wszerz, ucząc się wszystkiego na temat mieczy i toporów. Byłem zaledwie chłopcem, ale miałem w sercu ogień dorosłego mężczyzny. Moje ciało wkrótce zdołało dorównać hartowi ducha.
Mój poprzednik Askar znalazł mnie w Hammerfell. Służyłem tam jako ochroniarz dla jakiegoś paniczyka. Sprowadził mnie tutaj i zdałem sobie sprawę, że właśnie znalazłem dom. Pracuję, by przynieść honor tej rodzinie oraz rodzinie, którą utraciłem. Dla mojej matki, ojca i dziadka. Dla wszystkich sióstr i braci tarczowników. Rodzina i honor. To właśnie znaczy być jednym z nas, chłopcze. Nastał wreszcie Efgir Unslad. Niekończąca się pora roku. Wojna bez końca. Wiesz, że są owoce, które rosną lepiej w chłodnej pogodzie? Gromowładni, cesarscy, smoki. Dla mnie bez różnicy, co zabijam. Niech przyjdą. Mój ulubiony kompan do picia. Napijmy się miodu. Skoro już kiedyś zabiliśmy smoka, możemy zrobić to jeszcze raz. Oczywiście z twoją pomocą. Nic nie zrobiłem. Proszę, powiedz, że masz wieści o moim synu. Trzymaj się. Najlepsze kęski prosto z dzik... O tak. Łowiectwo to moja wielka pasja. Dlatego właśnie otworzyłem z bratem sklep ze sprzętem do polowań. Zwie się Pijany Łowca i jest tuż przy bramie głównej. On zajmuje się sklepem, a ja prowadzę to stoisko. Pomyślnych łowów. Jeśli zaczniesz mącić w białej grani, osobiście wtrącę cię do lochu smoczej przystani. Gdy już zarobię nieco pieniędzy na handlu z kaszickimi karawanami, odkupię od Huldy gospodę pod chorągwianą klaczą. To samo co inni. To koto ludzie z Elsweir. Świetni wojownicy, dobrzy kupcy. Z tego co słyszałam, Elsweir w ogóle nie przypomina Skyrim. Są tam tropikalne lasy i piaszczyste pustkowia. Brzmi okropnie. Czasem brakuje mi żołnierskiego życia. Ale kiedy tylko biorę córkę na ręce, wiem, że dobrze wybrałem. Patrzysz na prawdziwego wojownika. A przynajmniej na kogoś, kto kiedyś nim był.